najmniejszy z linów dzisiaj, 9, ale o wiele ciemniejszy, płetwy. Pięknie walczył. Strasznie waleczny ryb. Cześć, witam Was w kolejnym filmie z nadwody. Jest 1 marca 2014 roku, jestem na Milton Lake, a jeszcze 2 tygodnie, kiedy mam pozwolenie wykupione tutaj, dlatego korzystam ile można. Słuchajcie, wszystko budzi się do życia, nadchodzi wiosna. W środę miałem bardzo dobrą sesję wagnerem i metodą. Dzisiaj będę łapał tyczką, chciałbym Wam pokazać coś więcej też, jak się łapie w Anglii właśnie w takich łowiskach. To łowisko to nie jest łowisko wcale takie łatwe. Tutaj wiele wędkarzy blankuje albo łapie po kilka ryb, tak żebyście nie myśleli, że naprawdę tak się łatwo łowi. Trzeba umieć podejść rybę, trzeba wiedzieć jak nęcić, trzeba wiedzieć gdzie jej szukać. Dzisiaj temperatura wcale nie jest taka wysoka, 2 stopnie nad ranem, ma być 7 w ciągu dnia, czyli cały czas zimno. Wczoraj spadł zimny deszcz, dlatego nie spodziewał się wielkich tutaj jakiegoś super ruchu nad wodą. Niestety ten zimny deszcz schłodził wodę dość mocno. Kto wie, czy ryba znowu nie cofnie się głęboko i przestanie żerować. Będę nęcił, będę łapał w 2 miejscach. Będę łapał przede wszystkim po jednej stronie i po drugiej. Zaraz pokażę Wam bliżej, na czym będzie to polegać. Przede wszystkim będę... Są 2 taktyki. Jedna po stronie prawej, tu będą pelety, mikropelety, ekspandery na haku, natomiast po prawej stronie będę nęcił siekanymi robakami, kasterami i będę łapał na pojedynczego czerwonego robaka, czyli jeżeli te 2 linie sprawdzę, która się lepiej zachowuje, w tym momencie jak się ryba cofnie, później będę mógł łapać na dalszej odległości z przodu. Dzień nie zapowiada się wcale źle, będzie wiał wiatr najspokojniejszy, słuchajcie, chyba od 3 miesięcy, przysięgam. Będzie tylko dzisiaj 11 km na godzinę. To jest naprawdę bardzo spokojnie, bo cały czas trwają wichury albo ulewy. Zobaczcie, później Wam pokażę. Jest mokro, jest ciapa nad wodą w wielu miejscach. Dalej jest powódź w Anglii. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To jest moja zanęta. Wczoraj mieliłem pelety, mieliłem ekspandery. Do tego to jest troszeczkę zanęty krylowej. Jest tu dużo, jest to taka zanęta, nie ma tu halibuta, nie jest to wysoko olejowa zanęta, ale to jest zanęta o takim mocnym smaku ryby. Dodaję wody, tu jest atraktor, już atraktor halibutowo konopny. Mieszam to, nie mogę pokazać tego dobrze, bo mam tu jedną rękę. Mniej więcej wiem, ile dodawać wody, także jeżeli zaczynacie mieszać, lepiej jest dodawać w mniejszych dawkach. I zostawiam tą zanętę na mniej więcej 30 minut. Po jakichś 15 możemy dodać wody później jeszcze raz. Teraz pokażę Wam, jak będę przygotowywał białe robaki koloru czerwonego. To jest cały czas moja podstawowa przynęta zimą. Słuchajcie, to jest właśnie ten taki aromat, który ja dodaję. Sunubejca, czyli konopie, i zobaczcie co robię, dodaję parę, no i troszeczkę mieszam te robaki w tym oleju teraz, chcę, żeby one się tutaj tak leciutko obkleiły. Kupuję przynęty na miejscu, dlatego nie byłem w stanie białego robaka przygotować wczoraj. Poza tym wolę robaki przygotować teraz, dlatego że nie dostałem w sobotę świeże. A piątek bardzo często można kupić stare po tygodniu. I one są, mają taką właśnie lekką powłoczkę, tą olejową, już troszeczkę aromatu. Dodaję kurkumę, czyli turmeric po angielsku. Świetny na płoć. Płoć jest dalej moim celem tutaj. Skarb, karaś. Karpy jest mało, lin przede wszystkim, karaś jest płoci, wzdręga i to są ryby, które będę tutaj starał się łapać. I teraz
przybrała, to używają fundusi. Nie cierpię coś takiego, ale odkryłem ją. Jest świetna właśnie, jeżeli chodzi o ryby. Teraz robaki przede wszystkim nie będą, nie są mokre, nie będą uciekać z pudełka i ta przyprawa się przykleja. Nie jest to aż tak świetnie zrobione, jakbym chciał. Najlepiej, żeby to było przygotowane dzień wcześniej. Jeżeli włożycie do lodówki, wtedy ten aromat o wiele lepiej się wchłania w robaki, ale w ciągu dnia one będą się sprawować coraz lepiej. Będzie coraz bardziej czuć ten zapach i przeniknie on właśnie do tych robaków. I to jest przynęta na jedną moją linię, na tyczkę właśnie. Pojedynczy lub dwa czerwone robaki. Teraz pokażę Wam, jak przygotowuję pelety. Słuchajcie, pelety są w Anglii teraz jedną z podstawowych przynęt i zanęt. Od mniej więcej 10 lat, od kiedy się pojawiły, naprawdę zdobyły bardzo dużą popularność i na wielu łowiskach ryby po prostu uwielbiają to. W Polsce jest to jeszcze nie tak znana przynęta i dużo można by o tym opowiadać, jakie jest zastosowanie i czemu się tak sprawdzają. Ale co tu dzisiaj mamy? 2 mm kryl, 2 mm zwykły karpiowy, 3 mm zielony z betaino. Jak przygotujemy pelety? To nie może być pelet halibutowy, który jest bardziej tłusty. To musi być pelet właśnie taki, słuchajcie, on się nazywa karp pelet albo fit pelet. I jak przygotowujemy? Zalewamy je wodą, żeby przykryć. I zostawiamy na tyle minut, ile mają milimetrów średnicy. Czyli te zostawiamy na 2, te zostawiamy na 3. Po tym czasie trzeba będzie je dalej przyrządzić. Minęły 2 minuty. Ja robię w ten sposób, że nakładam na pudełko, bo to jest pudełko do białych. Ojej, awaria. Po prostu odsączamy wodę. W ten sposób wytrząsamy tą wodę. I zostawiamy ten pelet. Troszeczkę mi się spało. Teraz z dwójki. On sobie zaabsorbuje wodę. Minuty. Właśnie taką smugę zostawia ten pelet w wodzie. Świetnie wabi ryby. Normalny pelet też. On sobie wyschnie później, zaabsorbuje resztę wody, się zrobi bardziej miękki. I tym peletem będę właśnie nęcił. Zobaczcie, są właśnie te trzy pelety, którymi będę 3 mm, 2 mm, 2 mm kryl. Zobaczymy, co lepiej rybom pasuje. I teraz taktyka na dzisiaj, słuchajcie. To jest moje miejsce. Będę łapał na początek na 8,5 metrach po tej stronie i po tej stronie. Po tej stronie będę nęcił peletami i zanętą. Po tej stronie będę nęcił takim miksem. Zanęta, ziemia torfowa, siekane robaki, kastery. Będę łapał na białego robaka. Będę sprawdzał, co się dzisiaj lepiej rybom podoba, dlatego że jest 1 marca, jest jeszcze woda cholernie zimna, zaraz sprawdzę temperaturę, termometr jest w wodzie. Jeżeli ryby nie będą brały albo się odsuną w pewnym momencie, przesuwam się styczką dalej, będę łapał na środku, po której stronie na 10 metrach, mogę łapać na 11,5, mogę łapać na 13, po której stronie, także mam pełno opcji. Zostawiam sobie drogę otwartą, być może taka przynęta jak kaster się będzie sprawdzać lepiej, być może będzie się sprawdzać lepiej jeden czerwony, biały, być może będzie się sprawdzał lepiej ekspander żelowy w truskawce lub koloru białego. Zobaczymy. Pokażę, to są pelety ekspandery. To są powiedzmy zafarbowane na biało. To są różne ekspandery, 4, 4,5 i 6. Jeszcze są 4 mm zielone z betainą. Może tak lepiej widać.
a to są pelety kruminęce. Wyglądają zupełnie inaczej, są o wiele mniejsze. Ryby wybierają te, a te są na haku, dlatego taka jest idea w ogóle łapania z użyciem peletów. Prawda? Zobaczcie, całkiem inne wymiary, ale te małe są bardzo szybko trawione przez ryby i te uwielbiają je wybierać właśnie. Czasami można zanęcić naprawdę bardzo mocno, bardzo pozytywnie. Czasami trzeba bardzo uważać, żeby nie zniszczyć ogniska. A to berechil dzisiaj. Tam już się pojawiają wędkarze po drugiej stronie. Ja byłem pierwszy nad wodą, nie wiem. Pojawi się dzisiaj dużo ludzi. Ja jestem zazwyczaj poranny, taki ranny ptaszek, który się pojawia pierwszy nad wodą. Mniej więcej o 9-10 będą się pojawiać inni. Zimno, zimno, bardzo zimno. A zobaczcie, już odbijają irysy, a już się powoli pojawiają pąki na niektórych drzewach. Nie wiem, czy to pąki, czy akurat, ale tu mamy bazie na przykład. Także wiosna nadchodzi. Piękne, piękna okolica. Berechil to jest właśnie takie miejsce, w którym można się naprawdę zakochać. Wzgórza, piękne wzgórza, przyroda, bardzo zielono, dużo ptaków, zwierząt, piękne samoloty, lotnisko wojskowe niedaleko, śmigłowce Chinook, naprawdę sama poezja. Można łapać wieloma metodami. Bardzo przygotowane łowisko, naprawdę bardzo. Tym będę nęcił na początek. Pelety, wszystkie tutaj rodzaje, trochę zanęty, suche pelety, znaczy te już przygotowane, one są teraz takie lekko podsuszone. Jeszcze dodam troszeczkę, może to z dwa, kilka ekspanderów. Jeszcze tam więcej konopi. I to będzie pierwsze właśnie takie moje zanęcenie w tamto miejsce. Normalnie nęciłbym całą dużą kulą, albo nawet więcej, jak będzie ciepło, ale jest zimno. I ten zestaw wyprowadzę tam, bo nie mam jak tego pokazać. Natomiast tam będę nęcił drugą linię. Pierwszy zarzut i okoń na linii mięsnej. Linia pelet. Sprawdzam od razu dwie linie, żeby zobaczyć, która będzie lepiej działać. Być może jest coś, co ryby lubią bardziej. Bardzo często poranki, właśnie w zimowe dni, są słabe. Dlatego, że rano jest najzimniej, ryba się dopiero budzi wraz ze wzrostem temperatury. Najlepiej wtedy powinno być gdzieś od godziny 13-14. Dlatego na razie możemy liczyć na jakieś takie bardziej uśpione ryby. Nie widać ruchu w ogóle ryb. Nic się nie rzuca, żadnych pęcherzyków. Także zapowiada się na razie spokojny początek sesji, ale nigdy nic nie wiadomo. Przy tyczce podnosimy co chwilę zestaw do góry, tak żeby imitować swobodne opadanie przynęty. To jest moja druga linia. Biały robak koloru czerwonego. No tam już bardziej ten spławiczek coś tam lekko jakby poddrygiwał. Tradycyjnie podciągamy, opuszczamy. Trudno mi jest to robić rzeczy jedną ręką, bo trzymam tyczkę jedną ręką i ślamazarnie mi to wychodzi. Pierwszy ciężko dzisiaj wypracowany lin, dopiero gdzieś po półtorej godzinie. Bardzo słabe brania. Tam są dwaj wędkarze też, siedzą i się opalają. Ale coś się zaczyna dziać. Mam nadzieję, że nasz piękny tinkas będzie początkiem. Uciekaj mnie.
że przypon 10, naprawdę drobny. Ryba ma około 1,5 kilo. Zobaczcie, to są, bardzo łatwo ją stracić w tych, tam są zaczepy, tam jest jakaś gałąź. Trzeba naprawdę uważać. No ale coś się zaczyna dziać wreszcie. Drugi lin. Ten waży już około 2 kg, ma 45 cm, już taka ładna sztuka. Takie piękne oczko. Ale nie walczy wcale tak mocno. I wypuszczamy go jak wszystkie ryby. No tak więc pelet zaczyna się powoli sprawdzać. Cały czas nęcę to miejsce kasterami białymi. Zobaczymy jak pójdzie. Na razie widzę, że pelet powoli robi się ciepły. Myślę, że po prostu lin podchodzi do cieplejszej wody. Mam nadzieję, że... Na razie dwa liny na pelety. Nie są to brania, słuchajcie, jakieś co chwila, jedno za drugim, są bardzo takie leniwe. Ale rano było bardzo zimno, teraz w tym słońcu robi się coraz cieplej, także myślę, że zacznie się wszystko rozkręcać. Jest. Poszedł. Bardzo mocno. Trudno mi pokazać to. Mam nadzieję, że wytrzyma amortyzator. Trzeba by to widzieć. Mam jedną rękę, tylko wolną. Amortyzator ma w sobie jedną bardzo dużą zaletę. Przede wszystkim im bardziej ryba ciągnie, tym bardziej on ciągnie rybę z powrotem. Oczywiście amortyzator musi mieć określoną siłę, jeżeli to byłby karp 5 kg, to ten amortyzator, mój zielony, mógłby nie wytrzymać. Ta ryba ma około 2 kg i nie jest tak źle. Teraz po prostu tyczkę powinienem ciągnąć do tyłu. Mogę obniżyć troszeczkę. Ryby nie lubią, jeżeli się ciągnie wędkę do góry. Wtedy one jakby próbują zejść na dno. Lepiej reagują, jeżeli szczytówka jest nisko. I jest taka siła ściągająca. Próbuję zrobić jedną ręką. Trochę mi to nie wychodzi. No prawdopodobnie jest to lin. Sądząc po sile. No muszę przerwać. No i jest. Dał trochę popalić, mimo że z mniejszych rozmiarów, tam około 40 cm. No i teraz się pojawia bardzo ważna rzecz, która właśnie jest na łowiskach. Pojawia się ryba, ja zaczynam nęcić. Czy to będzie feeder, czy to będzie nęcenie mało i często. Po prostu donęcajmy, utrzymujmy cały czas ryby w łowisku. Zaczyna się ruch. Coraz więcej pokarmu dociera z naszej strony. I wtedy ryby przychodzą w to miejsce. I to jest taka typowa zasada. Oczywiście, jeżeli mamy łowisko takie zdewastowane z małą ilością ryb, nie zawsze tak będzie, prawda? Ale oj, tu gadam, a tu ryba nie w wodzie. Poszedł. Ale pamiętajcie, że właśnie najważniejsze to jest utrzymać prawidłowe tempo. Tak wygląda żyłka. Oblepiona śluzem. Bardzo mocno, bardzo często śruciny wypadają też. Trzeba sprawdzać, czy cały czas są. Na miejscu zawsze usuwamy śluz. Nie wabi to ryb, sprawia, że żółka jest grubsza i branie jest mniej. Dlatego zawsze czyścimy żółkę. Czy po właśnie leszczu i linach. Znowu wysypałem te pelety z kubka przed chwilą. Zestaw jest wyprowadzony. Po prostu.
Mam słońce w oczy, także nie widzę dobrze z powika na ekranie kamery. I znowu pelety powoli opadają na dno. W momencie, kiedy one już będą przy samym dnie, linty z ryba denna, bardzo często właśnie wtedy on zaczyna jakby je wybierać. My mamy ten plus, że przy tyczce możemy dosłownie bombardować sobie tymi peletami spławik, także one opadają dokładnie tam, gdzie jest nasza przynęta i to branie bardzo często jest szybkie. Właśnie tyczka jest dlatego tak skuteczna. Przy waglerze nie jesteśmy aż tak dokładni. Przy bacie, mówiąc z batem, też nie jesteśmy dokładni. Przy tyczce można powiedzieć, że jest to wręcz aptekarska precyzja. I znowu nie ma brań. Cofnę, podnoszę zestaw. Mam trochę dużo. No, jestem praworęczny, tu lewą ręką próbuję. Jest branie. Przy tyczce się takich małych brań bardzo często lepiej ich nie zacinać, dlatego że to mogą być utarcia się rybą żyłkę. Bardzo łatwo wtedy zahaczyć rybę za bok, za płetwę. Kolejny lin do kolekcji. Ten lin właśnie wziął na białego. Ta druga linia powoli też zaczyna działać, także będę już nęcił dwie i będę po prostu przerzucał z jednego miejsca na drugie. Być może nie będę musiał nawet łapać dalej. Wystarczy, żeby łapać raz tam, obydwie linie nęcić i wtedy ryby nie są takie przestraszone. Wracę mało do wody. Jeszcze piękne liny, bo to takie wszystkie ponad 40. O, płoć się pojawiła. Też na białego robaka. Z 20 cm. No, bez zadzierowy hak. Wracaj do wody, mała. Zdręga. Ładna ryba. Tak jest 26 cm, 25. Pierwszy karaś dzisiaj. Czy prawdziwe złoto to jest ozdoba tego łowiska, ta ryba. Naprawdę coś przepięknego. Piękne, złote karaś. Bardzo waleczne. No i na białego robaka wchodzą w łowisko. Złapałem już 6 linów, jednego karasia. Ładną płoć, zdręgę, dwa okonie. Właśnie przed chwilą był wędkarz i powiedział, że u nich tylko jeden tęcz. Tam ktoś miał jedno branie, a tak to cisza. Na Old Lake też cisza, także nie jest źle. Pierwszy raz w tym roku są pęcherzyki powietrza, żerujące ryb, także duża radość. No to jest właśnie plus tyczki. To ten fakt, że można właśnie tak nisko zejść z żółką główną i z przyponami. Mam przypon 0,10, 0,11, hak 20, na jednym zestawie, na drugim 18. Dlatego no, ma się więcej brań wtedy, prawda? Niż ktoś, kto łapie innymi metodami. Aczkolwiek z gruntu, jeżeli to jest metoda, grubość żółki nie ma tu absolutnie wpływu. Podciągniemy i opuścimy. Także wynik nie jest zły, trening można powiedzieć dobry. Thank you.
takie zbranie. Właśnie pojawiają się bańki powietrza. Znaczy, że ryba żeruje. To jest bardzo dobry znak. Znaczy, że trzeba wręcz dosypywać co chwila peletów. Tych właśnie takich najmniejszych, 2 mm. Po to, żeby ryba właśnie tam jak najbardziej grzebała w tym. Zobaczyć. Może nie smakować jej. Spander 6 mm. Zaraz będzie branko piękne. Widać, nie jest łatwo. Zachęcić tą rybę do brania. Znowu delikatne bardzo. Jest. Bardzo ładne. Prawdopodobnie lin. Oj, strasznie ciągnie. Cieszę się. Nie powinienem tak robić jedną ręką. Chcę wam pokazać właśnie. Bardzo emocjonujący jest hol ryby w ten sposób. Chcę ją wymęczyć. Oj, lin. Lin. Siódmy lin. Tu usuniemy pijawkę. Pijawka też stworzenie, no ale ryby są ważniejsze. No ten lin to już mnie trochę poprzeganiał, ledwo go wyciągnąłem, bo już naprawdę żółk 11 ledwo wytrzymała, ale amortyzator dał radę. Strasznie mocne są te ryby czasami, naprawdę strasznie. Wiadomo, że ryba jest już pod spodem, lekko spławik właśnie się porusza. Teraz za każdym razem, każde wyprowadzenie ze stawu to jest około 30 takich właśnie malutkich pelecików, 2 mm. Ryba grzebie, ryje w dnie, wybierając. To jest bardzo mało pokarmu, ją trudno przekarmić tym.
No i właśnie trafię na ten pelet, który jest na haczyku. To, co jest bardzo ważne w tyczce i bardzo duży plus, to jest to, że brania, ja myślę, że czasami nawet więcej niż 50%, pochodzą w momencie, kiedy się po prostu wymusza je wręcz na rybie, podnosząc zestaw. Dlatego, że ryba myśli, że opada nowa przynęta i ona, rywalizując ze sobą, jak najszybciej chce dotrzeć do właśnie tego, co tam spada. Kolejna złota rybka. Ładny gigaraś. Piękna ryba, w świetnej kondycji. Jeszcze może będzie widać. Uspokoiło się wszystko. Było kilka ryb pod rząd, teraz jest jakby ciszej. O, pojawiają się. To jest jedna oznaka. Wiadomo, że jest ryba w pobliżu i jest branie. Ale pudło jeszcze. Niestety przynęta ubrudzona spadła. Ten lin tutaj, numer 11. Już ja wyciągnąłem mój hak. On ma inny hak w pysku. Także dobrze się stało, że na mnie trafił. Jeden biały robak koloru czerwonego. Proszę, banieczki. A to oznacza jedno. Staram się szczytówkę mieć z boku, tak żeby nie machać rybami nad głową. I proszę. O,
karaś. Branie podnoszone było. No i siedzi coś tam. Od razu wiadomo, że lim. No i to jest koniec na dzisiaj łowienia. Poszedł haczyk prawdopodobnie. Tu już jest koniec sesji. Jest godzina 5. Za pół godziny zamykają łowisko. Ja muszę jechać do domu. A bardzo dobry dzień. Jak na 1 marca, mimo z takiego bardzo powolnego początku. 13 linów. 3 karasie, bardzo ładna płoć, około 33 cm, kilka wzdręg, kilka okoni. Z tego co widziałem, inni nie połapali zbytnio, także nie mam się co jakby martwić tym, że nie powiem. Popełniłem parę błędów i to dość widocznych, będę musiał zmienić taktykę na następnym razem. Zobaczcie, jestem cały uwalany w błocie, jest strasznie mokry, jest taka ciapa, jak w chlewie dosłownie, czuję się cały brudny. Trudno się tu cokolwiek robi, chodzi, naprawdę, człowiek jest taki jakby ociężały, ale po prostu trzeba się ruszać bardziej. Powinienem nęcić trzecią linię na 11 metrach, na 11,5 metrach, nie zrobiłem tego i myślę, że tam byłoby więcej ryb. Zrywałem tylko jeden przypon. Na samym końcu jednak ta dziesiątka nie wytrzymała. No zdarza się niestety. A ryba nie będzie miała problemu z pozbyciem się tego haczyka. To jest dwudziestka, także naprawdę maleństwo. Mam nadzieję, że podobał się wam ten film.
pomyślę, jak kręcić coś lepiej, bo trudno się łapie tyczką i jednocześnie filmuję, ale mam nadzieję, że pokażę Wam więcej następnym razem. To jest piękne łowisko naprawdę. Praktycznie każdy porze roku można tu połapać. Obudził się lin, obudził się karaś, jest naprawdę fajny. Mam nadzieję, że się podobał Wam mój film. Zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiam i życzę połamania.